Ale w 80 roku, jak już po wypadku pracowałem na powierzchni, na manifestie lipcowym, docierała do nas na kopalnię, docierał robotnik. Ja nie pamiętam nazwiska tego pracownika. Taki gość, ja wtedy to byłem 30-letni młodzieniec, ale on koło 50 miał, więc to z Sosnowca skądś przywoził te informacje, jakieś ulotki o Świtoniu. Ale pamiętam, że nasze stanowisko pracy mieściło się na wymiennikach ciepła. Tam był taki radioodbiornik, który bardzo dobrze odbierał Wolną Europę. I tam żeśmy słuchali, szczególnie jak się miało dyżury nocne, BBC, Radia Wolnej Europy, czy tam muzyki, Radia Luksemburg, bo to było też wtedy takie bardzo popularne. Ale generalnie, żebym miał jakiś kontakt z opozycją do 80 roku, nie.